O, na teraz. Dobra. Postanowiłem to w ten sposób zrobić, zapisać, nagrać i po prostu powiedzieć, jak wygląda sytuacja teraz z gierką, co się działo, dlaczego ostatnio nie było aktualizacji, zamiast to pisać. Taka forma chyba będzie dla mnie też szybsza. Ogólnie pracowałem nad... już widać, bo zmieniałem trochę awatary, ale to już wcześniej o tym mówiłem. Pracowałem przede wszystkim nad zastosowaniem... O, zastosowaniem nowego trybu mijania czasu, obliczenia czasu poprzez właśnie zmiany urnia związanych z fabułą. I pod tę metodę, pod ten skrypt, pod ten system trzeba było podczepić też systemy związane z jedzeniem, z piciem, z przemijaniem stanów czasowych, które do tej pory były obliczane w czasie rzeczywistym. Teraz po prostu jest to zrobione. Powiązane ze zmianą właśnie tych pór dnia. Dodałem w menu głównym drużyny możliwość sprawdzenia sobie poziomu różnych potrzeb jedzenia i picia w taki sposób dość prosty, bez żadnego tam kombinowania z dodatkowymi okienkami. Po prostu to ma być sucha, czysta informacja, która pozwoli nam sprawdzić, na jakim etapie jest, na jakim poziomie potrzeb jest nasz bohater. Jest zrobione tak, że jedzenie zazwyczaj po dwóch porach dnia pojawia się głód, picie, no zazwyczaj po, nie, jedzenie po trzech porach dnia pojawia się taki głód już duży, który wpływa na nasze staty, picie się pojawia po jednej lub po dwóch, bo tam postacie mają indywidualnie podane wartości, na przykład minule dłużej bez picia i jedzenia wytrzyma trochę. Tutaj mamy V2, który nam pomoże właśnie aktywować zdarzenie zmiany pory dnia. Przy każdej zmianie pory dnia będzie się też pojawiać podsumowanie, na jakim poziomie jest aktualnie nasza drużyna. Jest normalny plus, normalny minus, czyli normalny plus, że jest poziom danej potrzeby jest nadal w normie, ale jest bliżej tej górnej granicy. Normalny minus jest tej dolnej granicy. To oczywiście będzie wszystko było wyjaśnione w takim kontekstowym tutorialu, który się pojawi za pierwszym razem, gdy będzie aktywowany system jedzenia i picia. Jak widać, wskaźników, tutaj jeszcze grafiki jakiego nie ma, bo jeszcze nie jest zrobiona. Statów żadnych negatywnych nie ma, ponieważ jest to tylko delikatne zużycie naszych potrzeb. Możemy sobie przejrzeć w każdym momencie w postaci okna komunikatu. Ja tam na te graficzki mgły nie patrzcie, to po prostu ja oszukuję teraz grę. Gra nie przewiduje w tym momencie, żeby takie pory dnia pojawiały się w tym momencie. No i wchodzimy. Jedzenie nam wchodzi po zmianie kolejnej pory dnia na normalny minus, czyli jeszcze nie mamy negatywnych stanów, ale już następna zmiana pory dnia na pewno wprowadzi ten negatywny stan głodu. Tam, gdzie mamy pragnienie, no to już wiadomo, pragnienie się pojawia, czyli już negatywny stan został wprowadzony, jego negatywne efekty są. Działają. O, widać, mamy. Pragnienie obniża nam te dwie cechy. Miu nie ma jeszcze. I zwinność, mądrość do Luna ma też zmniejszone. Raczej nie będzie żadnych większych konsekwencji związanych z tym, czy mamy pragnienie, czy już na przykład odwodnienie. Poza tym, że no, postać, która jest odwodniona, musi wypić dwa razy więcej wody, czyli tych przedmiotów musi zużyć więcej, żeby zapełnić. Maksymalnie po prostu zapełnić maksymalnie swój pasek tam, swoją wartość zmienną potrzeby. Usunąłem teraz jedną postać z drużyny. Pokażę, jak to działa w przypadku, gdy nie mamy pełnej drużyny. Po prostu pola w oknie dialogowym zostaną puste, pominięte i będą wyświetlane tylko postacie, które są aktualnie w drużynie. To jest teraz normalny, ponieważ ten event, który tam leżał, który usunął mi bohatera, on tymczasowo jest ustawiony tak, żeby też regenerował wszystkie potrzeby. Czyli tak będzie teraz wyglądać działanie jedzenia i picia i to tak głównie tyle czasu mi zajęło. Musiałem bardzo dużo tych zdarzeń wewnątrz common eventów przerobić, podciągnąć. One miały tam jeszcze odniesienia do różnych innych zdarzeń, które działały. I teraz będę mógł po prostu przejść do dalszych testów. Pozostało do te przetestowania system walki, a mianowicie nowe zdolności, które są dane Łotrom w pierwszej lokacji. Tutaj informacje do mnie dotarły, że trochę chyba zbyt dużo znowu podniosłem poziom trudności. A na teraz to tyle. Na razie.